Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony cerze dojrzałej. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonać taki makijaż liftingujący, zapraszam Was do oglądania. Każdy makijaż zaczyna się od poprawnej pielęgnacji skóry, szczególnie w przypadku cery dojrzałej. Tym razem użyję bazy pod makijaż firmy Kryolan o właściwościach nawilżających. Rozprowadzam ją płaskim pędzlem od centralnej części twarzy na zewnątrz. Następnie sięgam po olejek do twarzy, który w połączeniu z bazą w najlepszy sposób nawilży i przygotuje twarz do kolejnych etapów makijażu. Rozprowadzam olejek palcami, robiąc delikatny masaż, dzięki czemu olejek lepiej się wchłonie w skórę. Biorę czarny eyeliner w kamieniu firmy Kryolan i podkreślam nim górną linię wodną i linię rzęs. Intensywną brązową kredką zaznaczam powiekę górną. Czarna kredka rzadko wygląda dobrze w makijażu liftingującym. Brązowa jest jednak bardziej delikatna i pasuje do takiego rodzaju makijażu. Przy pomocy krótkiego, puchatego pędzla do cieni rozcieram granice kredki, dochodząc do połowy powieki ruchomej. Następnie tworzę swoją własną bazę do cieni. Pomaga mi w tym kółko korektorów firmy Kryolan. Dzięki różnorodności pigmentów jestem w stanie dobrać idealny kolor. Żeby uzyskać rzadszą formę korektora, mieszam go z rozcieńczalnikiem do podkładu również firmy Kryolan. W zależności od proporcji uzyskamy gęstszą lub rzadszą formułę. Powieka jest rozjaśniona, następnie sięgam po szampański rozświetlacz i wklepuję go w centralną część powieki ruchomej, jednocześnie utrwalając bazę pod cienie. Nawiasem mówiąc, wszystkie cienie, rozświetlacze, róż, bronzer, których dzisiaj używam, są z paletki firmy Kryolan, którą sam sobie skomponowałem. Jaśniejszy rozświetlacz nakładam pod łuk brwiowy, brązowym rozcieram kredkę, a brzoskwiniowym zaznaczam załamanie powieki. Modelka przyniosła swój tusz, więc w tym przypadku nie muszę używać jednorazowego aplikatora. Maluję rzęsy i doklejam kępki. Skończyliśmy z powieką górną i przechodzimy do podkładu. Dobieram kolory, przenoszę podkład na paletkę i mieszam go z rozświetlaczem w płynie i rozcieńczalnikiem. Przenoszę podkład z bitym, ściętym pędzlem na twarz. Jak zwykle zaczynam od centralnej części twarzy i rozprowadzam podkład na zewnątrz. Nie zapominam również o szyi. W ten sam sposób dobieram kolor bronzera i mniejszym pędzlem zaczynam konturować twarz. Używam dość ciepłego koloru, który najlepiej pasuje do takiego makijażu. Na koniec używam gąbki, żeby zdjąć nadmiar podkładu i stworzyć idealne przejścia. Róż z paletki szminek firmy Kryolan doda delikatnego rumieńca i idealnie wtopi się w skórę modelki.
Nakładam transparentny puder na strefę T, żeby wszystko dobrze utrwalić, a następnie robię konturowanie na sucho. Dolną linię wodną podkreślam cielistą kredką, ponieważ biała wyglądałaby nienaturalnie. Przy pomocy brązowej kredki zagęszczam linię rzęs, a następnie rozcieram ją małym, puchatym pędzelkiem. Moja ulubiona paleta kremowych cieni firmy Kryolan. To są moim zdaniem najlepsze kolory o wysokiej pigmentacji. W tym przypadku mieszam ze sobą dwa odcienia, złoty i miedziany, i nanoszę je na centralną część powieki dolnej. Następnie utrwalam wszystko cieniami i maluję rzęsy. Przechodzimy do brwi. Podkreślam je kredką o delikatnym oliwkowo-beżowym odcieniu. Nie tworzę graficznych rzęs, po prostu wypełniam przerwy i nadaję brwiom naturalny kształt. Przy pomocy szpatułki wymieszałem dwa odcienie różu i następnie przenoszę szminkę na usta modelki. W tym przypadku nie używam konturówki. Usta mają wyglądać świeżo i naturalnie. No i voilà, tak się prezentuje efekt końcowy. Modelka jest zachwycona, ja również jestem przeszczęśliwy. Życzymy Wam wszystkiego make-upowego i czekamy na Wasze komentarze. Pa, pa! Dobrze, mamy to. Już? Tak. Jest lepiej? Góra. Profesjonalnie. Nareszcie będę miał dobrą asystentkę. To będzie tak. Nie, no, pani domu się wygląda i to fenomenalnie. Będzie takie zakończenie. Dobrze.